Po otworzeniu programu Vectorworks widzimy domyślną przestrzeń roboczą użytkownika. Program Vectorworks dysponuje 5 środowiskami roboczymi, które różnią się od siebie dostępnymi narzędziami. Środowiska robocze dostępne w programie Vectorworks to architektura, krajobraz, spotlight, studio i wzornictwo. Program składa się z modułu podstawowego o nazwie wzornictwo, służącego do rysowania w 2D oraz skomplikowanego modelowania przestrzennego 3D, z którymi współpracują specjalistyczne moduły branżowe: architektura i wnętrza, ogród i krajobraz, spotlight. Wszystkie moduły razem tworzą wersję Studio o najszerszym zakresie działania. Moduł Studio jest dostępny dla studentów. Środowiska robocze możemy zmienić w zakładce Narzędzia. Środowiska robocze. Środowiska robocze mogą być również edytowane i personalizowane przez użytkownika. Wybierzmy środowisko robocze Krajobraz. Po wybraniu środowiska jego nazwa pojawia się w tej zakładce. Po jej rozwinięciu widzimy, które funkcje możemy wybrać podczas pracy na tym środowisku. Aby utworzyć nowy plik, na którym będziemy pracować, wybierz plik Nowy. Program daje nam możliwość wyboru między nowym rysunkiem a szablonem. Wybierzmy Użyj szablonu. Do wyboru mamy następujące szablony: architektura centymetry, architektura milimetry, BIM, przykład, BIM, ogród, spotlight, standard i szkic 3D. Każdy z tych szablonów ma domyślne ustawienia ułatwiające pracę w danym obszarze tematycznym. Wybierzmy szablon ogród i zatwierdźmy przyciskiem OK. Ustawienia dokumentu mają na celu ułatwić nam pracę nad projektem. W ustawieniach dokumentu ustalamy jednostki, skalę, obszar wydruku oraz siatkę dokumentu. Aby zmienić ustawienia dokumentu, wybierz plik Ustawienia dokumentu Ustawienia dokumentu. Na ekranie pojawiło się okno dialogowe umożliwiające zmianę ustawień dokumentu. W tej kolumnie widzimy domyślne ustawienia szablonu ogród. Spróbujmy zmienić teraz te ustawienia, zaczynając od jednostek. Wybierz Zmień po prawej stronie okna dialogowego. W wyświetlonym oknie możemy zmienić jednostki długości, powierzchni, objętości oraz kąta. Zmieńmy jednostki na centymetry. Program umożliwia zmianę dokładności zaokrąglenia. Ma to duże znaczenie w momencie obliczania np. objętości lub powierzchni skarpy. Zmieńmy dokładność zaokrąglenia na 2 miejsca po przecinku. Jednostki powierzchni oraz objętości niech pozostaną w metrach. Zaznaczmy także pokaż symbol jednostki. Dzięki temu będziemy widzieć symbol jednostki np. na linijce. Zatwierdźmy zmiany przyciskiem OK. Zmieńmy teraz skalę dokumentu. Skalę możemy wybrać według systemu amerykańskiego lub metrycznego. Możemy również wybrać stopień powiększenia dokumentu lub wpisać skalę niestandardową. My pozostańmy przy skali 1:50. Zatwierdźmy OK. Obszar wydruku może być widoczny bądź ukryty na naszym obszarze roboczym. Aby zdefiniować jego wielkość, wybierzmy Zmień. Następnie zaznaczmy format niestandardowy. Na liście rozwijanej pojawiają się formaty do wyboru. Wybierzmy format ISO A3. Aby ustawić orientację obszaru, wybierzmy ustawienia strony. Możemy tutaj wybrać format papieru. Wybierzmy A3. Oraz ustawmy orientację dokumentu na poziomą. Zatwierdźmy przyciskiem OK.
Program na podstawie wybranego formatu i źródła papieru oblicza ilość stron dokumentu. Ważne jest, aby w tych kolumnach wartości były zbliżone lub równe 1. Wtedy program definiuje jedną stronę dokumentu. Zatwierdźmy przyciskiem OK. Kolejną opcją, którą możemy zmienić, jest siatka. Po kliknięciu w przycisk Zmień otworzy się okno ustawień inteligentnego kursora. Dostępny w Vectorworks inteligentny kursor umożliwia wydajne i bardzo dokładne rysowanie bez konieczności stosowania licznych dodatkowych poleceń. W przypadku zaznaczenia opcji Wyświetlaj podpowiedzi w oknie dialogowym ustawienia inteligentnego kursora, każde poruszenie myszy na ekranie będzie powodować wyświetlanie informacji zależnych od kontekstu. Wybierzmy ustawienia ogólne. W ustawieniach ogólnych możemy zaznaczyć opcje mogące nam pomóc w pracy nad projektem. W tym miejscu warto wspomnieć o snapowaniu. Snapowanie jest to przyciąganie kursora do danego elementu obszaru roboczego. Włączamy wyświetlanie podpowiedzi, aby wyświetlać informacje kontekstowe dotyczące punktów snapowania, gdy tylko znajdą się one w obrębie ramki snapowania. Treść podpowiedzi uzależniona jest od tego, które więzy w palecie kontrolnej są wyłączone. Wyświetlanie punktów snapowania zaznaczamy, aby tymczasowo wyróżnić graficznie dostępne punkty snapowania. Powiększanie z pogrubieniem linii w lupie snapowania pozwala, aby grubość linii była określana na podstawie współczynnika powiększenia, tak aby obiekty były wyświetlane w prawidłowy sposób podczas korzystania z lupy snapowania. Snapowanie do obszaru wydruku polega na przyciąganiu do szarej ramki oraz do punktu środkowego, a snapowanie do pojedynczej strony pozwala na przyciąganie do krawędzi każdej strony. Opcję snapowania do obiektów współpłaszczyznowych zaznaczamy, aby przyciągać tylko do punktów snapowania znajdujących się w aktywnej płaszczyźnie roboczej. Przejdźmy teraz do zakładki Siatka. Siatka snapowania i siatka referencyjna pozwalają na precyzyjne rysowanie w warstwach projektowych i arkuszach prezentacji. W programie Vectorworks występują dwa rodzaje siatki. Niewidoczna siatka snapowania służąca do przyciągania punktów na zasadzie magnesu oraz widoczna siatka referencyjna dająca graficzne wyobrażenie o skali rysunku. Wpiszmy 10 punktów w siatce snapowania. I pozostawmy 100 punktów w siatce referencyjnej. W zakładce Obiekt możemy zaznaczyć, do jakich części obiektów ma być przyciągany kursor. Zostawmy zaznaczone wszystkie możliwe opcje. Opcja Kąt pozwala nam na wybór kąta snapowania. Podczas rysowania linii program będzie nam automatycznie ustawiał linię pod zdefiniowanym kątem. Wpiszmy dodatkowo kąt 15 stopni. Przejdźmy do zakładki Punkty snapowania. Ta opcja umożliwia włączenie dodatkowych udogodnień, takich jak linie odniesienia, które w jeszcze większym stopniu ułatwiają przyciąganie do punktów. Dzięki temu możliwy jest również tymczasowy zapis pozycji kursora lub punktów, w których skorzystałeś ze skrótów klawiszowych. Po zdefiniowaniu punktu snapowania możesz wyrównywać do niego poziomo, pionowo, lub pod odkreślonym kątem za pomocą linii odniesienia i podpowiedzi wizualnych. Przejdźmy do zakładki Odległość. W zakładce Odległość możemy wybrać pola Ułamek, Procent i Odległość, które służą do wprowadzenia wartości, według których Vectorworks ma podzielić krawędź obiektu. Zatwierdźmy wszystkie zmiany klikając OK. Kolejną opcją w ustawieniach dokumentu są georeferencje. Wybierzmy Zmień. W wyświetlonym oknie dialogowym możemy zdefiniować współrzędne naszego dokumentu oraz wybrać odwzorowanie. Kolejne ustawienia pozwalają nam na wybór ramki w określonym formacie oraz wybór tabelki projektowej. Ramkę tę można dodać w odpowiedniej warstwie. W tej chwili nie będziemy definiować ramki, zatem wybierzmy brak.
Zatwierdźmy wszystkie zmiany przyciskiem OK. Jak widać, wygląd obszaru roboczego zmienił się. Sposób działania inteligentnego kursora można również modyfikować za pomocą palety kontrolnej. Klikając odpowiednią opcję, można ją w łatwy sposób włączyć i wyłączyć. Klikając dwukrotnie w jedną z opcji, otwieramy zaawansowane ustawienia inteligentnego kursora, które omówiliśmy wcześniej. Aby wyłączyć widoczność siatki, możemy skorzystać z paska szybkich ustawień. W tym miejscu możemy odznaczyć widoczność siatki oraz włączyć widoczność zdefiniowanego wcześniej obszaru wydruku. Tak przygotowany dokument zapisujemy. Wybierzmy plik Zapisz jako. Wybieramy miejsce, w którym chcemy zapisać dokument. Wprowadzamy nazwę. I zapisujemy.